Witam was w kolejnym odcinku z gry Shadow of War. A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj wyjątkowo wrócimy sobie do arenki online. Mam 5 śmiałków, którzy zmierzą się na niej i spróbują zawalczyć o miano czempiona areny. I wyprzedzając komentarze mówiące, że tych orków formalnie mógłbym przelewelować i zrobić bardzo dużo kontentu na kanał, oczywiście z levelowaniem. Kontent z levelowaniem wróci, nie bójcie się, a tych orków niestety, ale już raz wrzuciłem do garnizonu i niestety nie mogę już ich przelewelować. Więc zapraszam was do odcinka i podziwiajcie, jak tutaj orkowie będą walczyć o tytuł czempiona areny. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku troszkę mnie ubijecie, bo tych orków mogłem wylewelować, a przeznaczyłem ich jednak na arenę. Ale dobra, pierwszy zawodnik, Skord Okrutny. Takiej zbroi chyba będziemy mieli dzisiaj dwóch gagatków. Statystyki 3, 1, 6, 3. A, i jeszcze jedno. Bo w dzisiejszym odcinku pojawi się kilku siódemkowych orków. Chodzi mi oczywiście o cechy klasowe. I pewnie pomyślicie, co on robi, że ich zdobywa. Pewnie robi ich konsolką. No nie, już wam tłumaczę, jak oszukać lekko grę, żeby dropiła wam lepszych orków. Jesteście to w stanie zawsze zrobić. Jeżeli macie problem też z mijaniem czasu w grze, wystarczy, że od czasu do czasu zrobicie sobie obronę, bo ona przyspiesza czas. Bo pamiętacie, jak w początkowych odcinkach serii z Shadowa miałem coś takiego, że po prostu spamowali mi się ci sami orkowie? Wystarczy zrobić sobie kilka obrężeń i gra spawni nam lepszych orków. I oczywiście jest większa różnorodność. A my przechodzimy do odcinka. Dobra, a my przechodzimy do walki. Staty 3, 1, 6, 3. Będzie pięknie, bo mamy i zatrutą broń, i watahę Karagorów. Jest też zabójcą bestii, więc powinien mieć łatwo. Jest też kolega oczywiście bez szans, więc mam nadzieję, że nasz ork BDSM poradzi sobie na arenie. I tak samo mam nadzieję, że trafimy na małą liczbę szczytowanych orków. Dobra, pierwszy pojedynek. Widzę już Ologa. Urlisak. Draka. Kontra Skot Okrutny. No to mamy dowódcę. No dobra, sztandarów nie ma na arenie. Więc z tym problemu nie ma i zobaczymy sobie, jak Scott sobie poradzi. Ujujujujuj, od razu zatrucie weszło, ale ty, zniknęło z niego. Dobra, pan Olok na pewno zajął całą, że tak powiem, kamerę. Nie chcę Skofa pokazać. Walcz, stary. Piękne dźgnięcie, ej. Pięknie to wyszło. Teraz jeszcze jakbyś dał radę zabić tych przybocznych Ologów, też by było dobrze, ale chłopak ewidentnie nie chce wchodzić jakoś mocno do walki. Oj, jeszcze piją Hopiryna ze strony dużego. I nasz ork traci już ponad połowę życia. Czy się jakoś zrehabilituje i uderzy w końcu przeciwnika, czy to tylko przeciwnik będzie w niego ładował? A chyba wynik tej walki będzie, że tak powiem, z góry przesądzony. Chyba że nasz ork zacznie naprawdę coś robić, ale przyjął najgorszą taktykę, jaką mógł. Zamienił się w taran, który jeszcze przyjmuje wszystkie obrażenia na plecy. Co to ma być? Halo! Kolego, ty atakuj! Ej, przeciwnik jest oszołomiony! Nasz ork może to wykorzystać, o ile go przyboczni nie zabiją! Stary, wygrywaj! Tu oszołomienie z rozścieczeniem na zmianę wchodzi! Halo! Nasz ork jest praktycznie cały czas przesuwany po mapie! Stary, dobij przeciwnika, masz go normalnie jak na tacy! On wpada w rozścieczenie, co chwilę wpada w oszołomienie, dajesz, dobijaj! Pięknie, uderzaj! Może kameraman zmienisz jakoś układ? Oj, tarapaty, rozścieczenie znowu wjechało, ale nadal nasz oczywiście piękny okrutnik ma szansę to wygrać! Znowu oszołomienie wleciało, ale znowu jest przesuwany po arenie! Co tu się dzieje? Czy on da radę dobić swojego przeciwnika? Co to za para olimpiada na samym starcie? Halo! Pięknie, on to wygrywa w tak chujowym stylu, że to jest głowa mała. No ale cóż, pierwszy pojedynek wygrany. Scott wygrywa swoją pierwszą walkę, no i zdobywa dla mnie skrzyneczkę. Jęknie. Idziemy do kolejnego pojedynku. Nie no, trzeba przyznać, że para olimpiada trwa. Jaki złoty berserk! Halo, nakra champion! No to jest prawdziwy champion, ej! Lekkie zazdro ze względu na tą zbroję. Chłop wygląda epicko. Mam nadzieję, że te Karagory trochę pomogą Skofowi, ale zobaczymy. Na pewno pierwszy Karagor już padł i chłopak znowu nie... O, i jednak muszę to odszczekać i jednak garnie się do walki. Ale dużo obrażeń mu nie zrobił. I czemu on wali cały czas tymi łańcuchami? I tak nimi nie trafia. Ujujuj, szybkie dobicie przeciwnika. Na macie, ale Skowasz takich dużych obrażeń nie otrzymuje. Ujujuj, potrójne uderzenie. No to już chyba... będzie ciężki pojedynek. Jakie przewrócenie. Dobra, chłopaki.
Jakaś może riposta? Rozścieczenie na przeciwniku wjechało. No to chyba Skow ma pograne w tym pojedynku. Jakiś kij w dupę wleciał, ale Skow, chyba kończy ten pojedynek. Jeszcze gdzieś tam próbuje zatrzymać przeciwnika, ale to przeciwnik jego dobija. Odcięcie ręki i odcięcie głowy. I Nakra pięknie kończy ten pojedynek z odciętą głową Skowa. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No cóż, pierwszy kolega nie podołał? No to pora na Muga zgorzkniałego. Statystyki 2, 5, 7, 1. O, tu jest banda obrońców. No dobra, a słabości jakie? Wrażliwe na ataki z ukrycia i pokarm dla bestii. No, widzę, że tutaj ataki z ukrycia akurat dużo mu robią, ale one nie występują na arenie. No i zobaczmy, jak nasz Mug sobie poradzi. Od razu dostaje... Nekromantę pełzaka! Przeklętego władcy bestii. Mroku. Nie, ciekawe, czy on spami, bo jest przeklętym władcą bestii, ale jest z mroku, nie z wróżby. A, czy nie będzie spamił pająkami? No dobra, ej, to było ciekawe. Chłopaki się rozeszli, żeby zająć się swoimi przybocznymi. No takiego obrotu spraw się nie spodziewałem, ale to mógł. Zmienił targecik. Będzie jednak bił swojego przeciwnika? Zagranie w plecy. Przeciwnikowi na pewno się to nie spodoba i jeszcze na niego nawrzeszczał. Ale przeciwnik nadal atakuje jego przybocznych. Mógł może mu ładować praktycznie plecy. Stary, jedziesz, wykorzystaj to. Zostań czempionem areny. Liczymy dzisiaj na to w odcinku. Czy jakiś ork zostanie czempionem areny? No tu pierwszy pojedynek, szczerze powiem, no nie ma większego problemu mógł. Jego przeciwnik ewidentnie go olał. No i ewidentnie, patrzcie, on cały czas leje jego przybocznych. Mug może sobie robić co chce. Tutaj jakaś kontra wjechała na Muga, ale to i tak mu dużo nie robi. Mug nakrzyczy, ej, piąchopiryna, oj. Tu się może jednak pojedynek zmienić, proszę państwa. Uderzenie piąchopiryną, Ale tutaj Mug już przejmuje inicjatywę, no prawie, bo jego Karagor zatrzymuje. Halo, Mug, musisz to wygrać. Dobij przeciwnika. Przeciwnik już w końcu wykończył przybocznych Muga, ale to Mug zwycięża ten pojedynek. Przeciwnik przegrał tylko przez to, że nie skupił się na Mugu, a Mug mógł ładować w dupalca, że tak powiem. No i pięknie, głowa odcięta. Mug zwyciężył. Kolejny pojedynek na naszą korzyść. No i oczywiście kolejna skrzyneczka. No dobra, ej, nie zwalniamy. Widzę, że tu kolejny olok się szykuje. Czyżby to był tropiciel? Nie, władca bestii Machin. Może być ciekawie, czy ma bestie w zanadrzu. O, mógł się od razu nie pierdzieli i wszystkich nazywa bęcwałami. Pięknie wjeżdża Gidom. Ej, to jest pie... Co to było? Co to były za pchnięcia w dupalce ze strony przybocznych? Pięknie wyglądało to. Oj, tutaj jeszcze Karagory wjechały, ale czy one coś zrobią? Praktycznie mógł nie dostaje obrażeń. Ej, dostał takie minimalne. A jego przeciwnik znowu zajmuje się przybocznymi. Halo, co tu się dzieje? Mógł oczywiście jak zwykle, tak powiem, kakaowy obrońca uderza od tyłu. Dobra, jakaś kontra piękna wychodzi. Ej, ładnie mu zadał tą kontrą. Ale dobra, Mug się nie zatrzymuje. Jeszcze fajnie, gdyby zaczął szybciej uderzać. Na pewno używa swoich tasaków, które ma z zanadrzu. Dlatego, że jest oczywiście z plemienia rzezi. Ogólnie mam słabość do ludzi, do orków z plemienia rzezi. Oni zawsze jakoś tak pozytywnie na mnie działają i lubię ich, po prostu ich design mi pasuje, są bardzo brutalni. No ale dobra, wracajmy do pojedynku. Mug znowu nakrzyczał swojego przeciwnika, dostaje kontrę na ryjca, ale broni się swoją tarczą. Broni się, ale tego już nie obloni. Dostaje piękną piochopilinę, rozściecza się, czy on... wygra ten pojedynek, to jest pytanie. No to teraz to już wiem, że na pewno wygra ten pojedynek. Piękna seria dźgnięć i Urhakon padał u jego stóp. Mug wygrywa swój drugi pojedynek. Pięknie, mamy, że tak powiem, orka, który może stać się czempionem dzisiejszego odcinka. I czy tym razem... Tak, jest! Tym razem też olok. No, któż by się spodziewał? I to jeszcze olok z dodatku, architekt. No, pięknie. No to Mug nie będzie miał dzisiaj łatwo. Sami ologowie jako przeciwnicy. No ale zobaczymy, jak tu się walka potoczy. Tutaj widzę bardziej hardych przybocznych u przeciwnika. Może się to jakoś odmienić, ale nadal przeciwnicy uderzają w przybocznych Muga, a nie w samego Muga. Mug dzięki temu tak naprawdę ma przewagę na arenie. Tutaj jeszcze nawet przeciwnicy sami się biją. Mug może to wykorzystać, o ile się przebije przez tych ologów. Ale no, nie zapowiada się na to. Ologowie ewidentnie nie dadzą mu podejść do swojego pana.
Dobra, no po prostu mamy w tym momencie cepeliadę, tak? Jeden zabija jednych przybocznych, a drugi próbuje gdzieś się do niego przepchać. Jakiś jeden losowy tasek tylko poleciał w przeciwnika. Ale w końcu Mug dobiega do przeciwnika i jakieś tam obrażenia zadaje. Miny pękają, znaczy pękają, wybuchają. Mug oczywiście kontrę na łeb dostał, ale to mu nic nie zrobiło. Ej, jak on pięknie, ej, potrójny cios w końcu wjechał ze strony Muga. No nareszcie, stary. Pokaż tej dominację genetyczną na tej arenie. Bardzo małe obrażenia dostaje Mug, to trzeba przyznać. Gdzieś tam próbuje tymi tasakami uderzyć, ale nie wychodzi mu to. Musi pozbyć się przybocznego, bo bez pozbycia się przybocznego on nie zakończy szybko tego pojedynku. No chyba, że jakimś cudem uderzy tak mocno, że zdejmie swojego przeciwnika na jeden cios. Ale gdzieś tam, tąpnięcie dobija przybocznego, no i Mug ma praktycznie czyste pole. Może walczyć ze swoim przeciwnikiem, oczywiście jak przestanie być oszołomiony, bo strasznie mocno oszołomienie na niego zadziałało. I strasznie dużo obrażenia dostał, ale już praktycznie kończy swojego przeciwnika i w pięknym stylu dobija go do gleby. I znowu głowa zostanie odcięta. I jest. I piękna dupa Muga wchodzi nam w kadr kamery. A głowa pana architekta odpada. No i co? Mamy czempiona. Sprawdźmy sobie w ogóle, co dostał jako cechę heroiczną. Heroiczna cecha Władcy Ognia. No fajnie, wolałbym grubą skórę, ale muszę przyznać, że Mug naprawdę wygląda kozacko. Jest taki... Mimo brzuszka, widać, że postawny chłopak. No i dobra, kolejny olog. Ej, chłop ewidentnie ma coś do ologów. Tym razem pan Zmora. Legendarny. No to będzie tutaj troszkę trudniej, bo legendarni jednak mają większą pulę życia, ale już nasz Mug stał się heroiczny, więc też to życie delikatnie mu się powiększyło. No i oczywiście jest Władcą Ognia. Heroicznym Władcą Ognia. Przestrzelony krzyk, ale to nie powstrzymuje Muga. Ujojoj, oszołomienie wjechało, a my tego nie lubimy na Mugu, bo on wtedy dostaje obrażenia i to duże. Jakieś dźgnięcie wjechało? Pięknie. Hej, jakie odbicie! No i dobra chłopaki, rozkręcajcie się. Mug oczywiście znowu będzie parował wszystkie ciosy przybocznych i będzie przesuwany zapewne po mapie. Tutaj się nic nie zmieni, ale jego przeciwnik na pewno już widzę, że nie jest wytrwały i dostaje niezłe bęcki, bo zbiera jednak obrażenia. No chłopcy, ale zróbcie coś. O, przeciwnik złapał target na Muga w końcu. Może coś się zacznie dziać, bo Mug był cały czas do tej pory przesuwany po mapie. Nie podobają mi się te granaty, bo one wytrącają strasznie Muga z rytmu. I przez co nie może walczyć, ale przybocznie ewidentnie nie zadają mu nawet obrażeń. Pięknie. Tylko mógł przestań stać do nich tyłem i będzie dobrze. I przestań próbować rzucić tymi tasakami. Piękna szarża, uderzył przeciwnika, zabrał mu trochę obrażeń, ale znowu zostaje ogłuszony. Mug, zrób coś. Ujojojoj, właśnie o tym mówiłem. Jak on zostaje ogłuszony, jest podatny na obrażenia. Piękna pionchopiryna ze strony przeciwnika. Mug jest w tarapacie, bo już prawie pół życia mu spadło. Mug, ogarnij się, walcz ze swoim przeciwnikiem. Wszystkie obrażenia praktycznie na tarczę, ale no nie. Kolejny granat, pięknie, zblokował to. Chłopaki mają wyrównane szanse w tym momencie. Mug pięknie dogonił, że tak powiem, z obrażeniami, ale kontra na niego wjechała. Czy on to wygra? No, jest w gorszej sytuacji, to na pewno. Jeżeli się nie rozścieczy, ani nie dostanie żadnego buffa, no to jest tarapacie. Ujojoj, przeciwnik się leczy, Mug musi szybko zareagować. Jak nie... O, no i właśnie jest w dużym tara... O nie! Mug! Co ty zrobiłeś? No i ewidentnie, on przegra ten pojedynek, nie ma szans już na wygraną. Pięknie kontra, jak go nie dobije, no to będzie cud. Jest rozścieczony, ale nie wiem, czy to przeważy na korzyść Muga. Ojojojojoj, jest w dużym tarapacie. Potrójne uderzenie, no i jednak nie. Mug pada. Miał szansę na czempiona areny, ale no, niestety. Czwarty olog pokonał naszego Muga. No to może spróbujmy coś z podobnymi statystykami. Ugbuk Czarny Cierń. 2, 2, 6, 1. Kolega jest bez szans, jest skrytobójcą, jest zwinny i rzuca nożami. Zobaczmy, jak sobie poradzi na arenie. Ogólnie też muszę powiedzieć, że Plemię Mroku ma chyba najładniejszą twierdzę w całej grze. Tak by the way. No i dobra. Jakiś piękny rzeźnioł. Luk Rękociach. Kontra Ugbuk Czarny Cierń. No dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Po Ugbugu nie widać, że to jest skrytobójca, no ale zobaczmy. Ten Morgenstein w ręku... Też, no, nie sugeruję tego. Wolałbym jakieś noże. Ej, w ogóle ostatnio rozkminiałem to, że brakuje mi miecza dwuręcznego u orków. Żeby była postać, która może dzierżyć miecz dwuręczny. Ja wiem, że mamy oczywiście Stormbreakera, który ma miecz półtora ręczny, ale jednak chciałbym zobaczyć takiego orka z mieczem dwuręcznym albo z halabardą. Bez tarczy. No ale dobra, przechodzimy do pojedynku. Piękna główka ze strony przeciwnika. Ugbuk ma ewidentnie duży problem.
nie jest zbyt zwinny. Ten brzuszek mu na pewno przeszkadza, ale piękna główka w końcu wjechała. Przestał zbierać obrażenia i może coś zrobi. No na pewno się hełpi, przechwala się, no ale mógłby zacząć atakować swojego przeciwnika. Piękne uniki, fajnie, że nie na wszystkie obrażenia tak reagujesz, ale dobra, ej, rozścieczył się, ale czy mu to pomoże, czy on, no już myślałem, że rozścieczenie mu od razu zniknie, ale jednak nie. Ale mimo, że jest rozścieczony, on nadal nie atakuje i zbiera cały czas baty. Co jest? Ugbuk, rusz dupę. Stary, rozkręcił się, i został wytrącony z rytmu przez własnego przybocznego. Bardzo niekorzystnie się potoczyło. Ci przyboczni naprawdę walą i w przeciwnika, i w Ugbuka. Ugbukowi zniknęło rozścieczenie. No nie! Dobra, jest znowu rozścieczony. Jest szansa, że coś zrobi, ale znowu stoją i są praktycznie przesuwani przez przybocznych. Chłopaki, zróbcie coś, co? Bo tak średnio jest co komentować. Jak się popatrzyli w kadr. Nie mogę. Chłopcy, no rozkręćcie się. Dobra, Ugbuk gdzieś tam pogryziony po kostce został. Ale znowu rozścieczenie minęło. Halo, co to za paraolimpiada? Nawet jego przeciwnik przestał zadawać mu obrażenia. Jakieś szybkie przeskoki. Oj, tasaki kończą ten jakże paralityczny pojedynek. Ewidentnie stary, to ty jesteś zwycięzcą tego pojedynku. To może coś bardziej żywszego. Nakra Siliski. Tego oczywiście ma staty 3, 4, 7. Ewidentnie dobry był na odcinek, ale już go wrzuciłem raz do garnizonu i niestety nie będę już mógł go przelewelować, także zapraszam go na arenę online. I mam nadzieję, że pokaże co i jak. Ewidentnie Klan Mroku ma najlepszą fortecę. Możecie napisać, co o tym sądzicie w komentarzach. Jakież złotko tu nam przybyło na arenę. Pięknie, klimaty egipskie. Kura truposz, no i kolejny nekromanta. Pięknie, ale Nakraśliski ma szansę tutaj zdominować arenę. Tym bardziej nie posiada przybocznych, więc będzie bardziej aktywny na pewno na arenie. Ty, no zadaje jakieś obrażenia, ale o Jezu, skupia się na przybocznych. Ty, ale kładzie ich praktycznie na strzała. Ej, zostaje podpalony? Ty, ciekawie zareagował, bądź tak gliczował w powietrzu, ale przechwytuje momentalnie swojego przeciwnika i dobija go do gleby. Pięknie. Jeszcze ta dzida z pleców wystająca pięknie tutaj wygląda. Oj. Tarapaty małe i znowu... Ej, czemu on potrójny cios nie użył na przeciwniku? Cios w plecy, troszkę nieprzepisowo, No cóż, kto się w Mordorze przepisami sugeruje? Bumerangi, pięknie. Ej, nawet małe obrażenia dostaje. Mimo tego, że zbiera więcej na twarz, to dostaje mniej. No pięknie Nakra. Znowu szybkie przechwycenie i dobicie przeciwnika do maty. Uj. Ewidentny przeciwnik nie będzie miał łatwego pojedynku i Nakra, coś czuje, że może namieszać na arenie. Pięknie, no dobi już praktycznie swojego przeciwnika. I idziemy do kolejnego pojedynku. Ej, ale on go rąbie. No i tak go rąbie, że właśnie aż mu odetnie rękę i odetnie głowę. Pięknie. No trzeba przyznać, że dał sobie radę na małego orka. A czy da radę na dużego? Zaraz się przekonamy. Urmasin, łupieżca, kontra Nakra Śliski. Podoba mi się ten jego przydomek, Śliski. No ale, ej, co to było za obiegnięcie ologów? Halo! Ej, Nakra to się nie pierdzieli. Ewidentnie musimy więcej wrzucać orków bez przybocznych. Bo oni są bardziej aktywni. A ręka potrzebuje więcej takich orków. Ale tutaj szybkie przechwycenie Pionchopiryna, no Nakra nie ma prostego pojedynku. Jak szybko się nie ogarnie i nie dostanie jakiegoś rozścieczenia, no to będzie ciężko. Kolejna Pionchopiryna w stronę Nakry. Oj, mogłem go przechwalić w tym pierwszym pojedynku, bo tutaj dostaje naprawdę duże obrażenia. Gdzieś tam potrafi potężnie uderzyć, ale to nie jest skuteczne na Ologa. Oj, te plecy, uj, ci przyboczni walący mu w plecy. To jest duży problem. To jest bardzo duży problem. O, jeszcze Pionchopiryna od zwykłego przybocznego. O jeny, dobrze, że nie zadaje dużych obrażeń. I ci przyboczni naprawdę są problemem. No i niestety, ale Nakra, choć miał niezłe staty, choć pięknie pokazał się w pierwszym pojedynku, niestety drugi pojedynek na Ologa przegrywa. Idziemy do ostatniego zawodnika dzisiejszego odcinka. Powiem wam, trochę szkoda, bo Nakra naprawdę miał potencjał. A ostatnim zawodnikiem dzisiejszego odcinka jest Crackhorn, łowca szczurów. Oczywiście może tu sugerować i jego broń. Ale staty 2, 2, 6, 3. I oczywiście też ma potrójne uderzenie, ale ten kolega jest bardziej wybuchowy. Raz, że jest niszczycielem, posiada saperów, potrójne uderzenie, wybuchowy finał, miny i bomby.
No i oczywiście jest jeźdźcą Karagora. Ale jak sobie poradzi w pojedynku? Dostaje jakiegoś poszywanego kolegę, czy to kolega w kapturze? Nie, to tylko kolega bratobój w kapturze. Zobaczymy sobie, jak Krakorn sobie poradzi. Mam nadzieję, że ten Karagor nie będzie za bardzo przeszkadzał. O, no właśnie! Bo już się bałem, że dopóki nie zdejmie przeciwnik Karagora, to Krakorn nie zacznie walczyć, ale on od razu wjeżdża z piękną serią. Ale przeciwnik skupia się... Co było dziwne, bo złapał najpierw target na Karagora, a teraz na Krakornie. Uuu, Krakorn od razu jest rozścieczony. Pięknie. Ej, Krakorn, zrób coś. Nie stój. Jesteś rozścieczony. Ładuj tam przeciwnika. Ładuj go tym szczurem. Na mietle, że tak powiem. Ej, jakby dało kiedyś radę zrobić modyfikację, żeby im zamienić tą broń na miotłę, to by było piękne. No i co? No, muszę powiedzieć wprost. Krakorn wygrywa swój pierwszy pojedynek bez większego problemu. Idziemy do następnego. Ojej, to już będzie trudniej. Mamy jakiegoś opija z bandą dzikusów. Moczygęba. No pięknie. Zobaczymy, czy Krakor tym razem też będzie tak aktywny. Boję się o tego Karagora, że ten Karagor będzie go strasznie spowalniał, dopóki on nie zejdzie z niego. No ale zobaczymy. Ojojoj, ty. Jednak mogłem się mylić, bo Krakor jednak na nim zaatakował i od razu wleciało rozścieczenie. Ej, pięknie. Przyboczni zostają rozpędzeni dzięki dzidzie ze szczurem. Tak, to jest dzida ze szczurem. I ej, pięknie dupę obija swoim przeciwnikom. Ty, Krakor, naprawdę ma szansę chociaż na stanie się heroicznym. Pewnie. Bo wątpię, że wygra 5 pojedynków, ale fajnie by było, jakby chociaż 3 wygrał. To byśmy mieli dwóch orków, którzy wytrzymali 3 pojedynki w tym odcinku. Piękne przechwycenie ze strony opija, uderzenie przeciwnikiem o glebę, ale to Krakor... Uuu, zostaje skontrowany i dostaje główkę. I znowu zostaje szmrgnięty wręcz i wbity w ziemię. O, ale tutaj jest szybki odwet, przerzut, no i pięknie. Przeciwnik praktycznie jest złamany i na dobicie. Zobaczymy, czy Krakor to jakoś wykorzysta. Pięknie, w końcu wjechała jakaś mina. Przeciwnik zostaje ogłuszony, pogryziony przez Karagora. Czy Krakor to wykorzysta? Wal mu w to dupsko, stary. Masz go w takiej pięknej pozycji, piękny będzie przerzut? Nie, ej, jakiś, że tak powiem, super kick tutaj wleciał. Rodem z WWE, ale tutaj kolejną główka wleciał. Wleciuje, że tak powiem. Wleciuje, Boże. Jak mi się już język plączy po tylu pojedynkach. No i pięknie. Krakor wygrywa swój drugi pojedynek. Idziemy do trzeciego. Czy Krakor staje się heroicznym? A może stanie się mistrzem dzisiejszego odcinka? I wygra 5 pojedynków. Kto wie? Ja wiem jedno. Na pewno skrzynek po tym odcinku będę miał trochę. O, tym razem kolega na Karagorze. Karagor na Karagora. Uuu, obrońca. No to w końcu może mieć Krakor jakiegoś godnego przeciwnika, że tak powiem. Chociaż Opi nie dał mu tak łatwo wygrać. Nasz łowca szczurów poradzi sobie w tym pojedynku, walczy na heroicznego orka. Oho, no to będzie pojedynek ciekawy na samym starcie. Dopóki chłopaki sobie nie zbiją tych Karagorów, tutaj się nic nie zmieni. Ty, jaka szarża za szarży wjechała. Ej, ej. Pięknie to wyszło, ale Krakor dostał ewidentnie obrażenia z tej szarży, albo po prostu jest słabszy i ma mniejszą pulę życia, dlatego bardziej na nim to widać. Ej, ale wjechało też rozścieczenie. Jest szansa na... na dominację w tym pojedynku. Pięknie, Krakorn zabił swoim Karagorem Karagora przeciwnika. Ale czy wykorzysta tą, że tak powiem, przewagę w bitwie, że on jeszcze posiada jakiegoś przybocznego? No gdzieś tam podgryza swojego przeciwnika, ale jak jest obrócony tyłem, ewidentnie... Krakorn... Co to było? Ej, co to za animacja, która nie weszła? Chciałem dokończyć, że Krakorn ewidentnie atakuje swojego przeciwnika, jak jest wrócony do niego plecami, jest bardzo honorowy. Ale no, honorowi orkowie nie wygrywają na tej arenie, bo to Mordor. I mógłby w końcu zacząć coś robić, a nie stać do przeciwnika tyłem. Ujujujuj, piękna seria wjechała, chłopaki się wyrównali praktycznie życiem. Krakorn przeważa w tym pojedynku. Pięknie, oszołomienie. Czy on to wykorzysta? Mógłby szybko przechwycić swojego przeciwnika? Nie, on jednak wybiera dźgnięcie, które zostaje praktycznie przechwycone przez tarczę przeciwnika. Przerzuca gdzieś go. Potrójne ciosy nie wleciały ewidentnie. Teraz potrójny cios wleciał, ale na Krakornie. Czy Krakorn da radę zwyciężyć trzeci pojedynek? No jak on to wygra, to będzie cud. Chłopie, ewidentnie skup się na czymś innym. Nie atakuj swojego przeciwnika. No i... Kurczaki! Wiedziałem, że walenie w tarczy przeciwnika nie da zwycięstwa Krakornowi. No i niestety, Krakorn w trzecim pojedynku pada, a my kończymy ten odcinek. Jeżeli ktoś się martwi, co się stało z odcinkami z levelowania orków, nie bójcie się. One po prostu potrzebują czasu, żeby powstały i Ork 777 będzie w kolejnym odcinku. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji kanału. No i co? Słyszymy się za jakiś czas. Na razie, cześć. Pow!